Cześć, witam Was w kolejnym odcinku dotyczącym zrównoważonego rozwoju. Dzisiejszym tematem jest woda. A o wodzie, kto może wiedzieć więcej niż ktoś, kto tą wodą zajmuje się tak naprawdę na co dzień? Zapraszam do rozmowy z Cezarym Kowalczykiem, dyrektorem do spraw inwestycji w firmie GROE. Czarek, czy grozi nam susza? Myślę, że pytanie, czy grozi, jest bardziej oczywiste, bo mamy do czynienia z suszą i to nie jest pierwszy rok, w którym mamy do czynienia z suszą i wydaje mi się, że coraz bardziej świadomie oglądając wiadomości zdajemy sobie sprawę, że wody jest coraz mniej. Pomijam piękną pogodę, ale w rzeczywistości od kiedy zaczął się ten piękny 2020 rok, narzekano, że ciągle będzie susza, że nie udadzą się znowu zbiory. Tak, mamy problem z suszą. I to nie tylko, ale to jest problem już ogólnoświatowy. Jak to się może objawiać w takiej perspektywie długoterminowej dla nas, jako konsumentów, jednostek, ludzi po prostu? Czy wy widzicie już jakieś trendy tutaj, które nam zagrażają tak naprawdę? Myślę, że zaczynamy to widzieć i mamy świadomość tego, że wody jest coraz mniej. Zaczynamy widzieć sytuację, w której kilka lat temu Kapsztad na przykład został pozbawiony wody. Wyschły wszystkie zbiorniki, wyschły wszystkie źródła wody i zostały wprowadzone literalnie ograniczenia ilościowe, jeśli chodzi o konsumpcję tej wody, więc żadne trawniczki, żadne tego typu rzeczy. Porównuje się na przykład południe Anglii jako miejsce, które jeśli chodzi o zasobność w wodę jest mniej zasobne niż Sudan czy kraje kojarzone z przestrzeniami pustynnymi. Także wydaje mi się, że problem jest poważny. To, że się o tym problemie coraz więcej mówi, uświadamia nam, że rzeczywiście on istnieje i dotyczy każdego z nas. To, co mnie tak uderzyło, przygotowując się do tego tematu, to, że po pierwsze tylko 1% wód na świecie jest tym procentem wód pitnych, a po drugie, że Polska jest na jednym z ostatnich miejsc pod względem zasobności w wodę w całej Europie, więc rzeczywiście i na własnej skórze mogę powiedzieć, że też w tym roku odczułam skutki ocieplenia klimatu, bo wyschła mi studnia, nie? Ja mam własne ujęcie wody i okazało się, że trzeba przekopać cały ogródek, żeby znaleźć nowe ujęcie, bo pięcioosobowa rodzina, no niestety w karnistrach ciężko jest trochę donosić tą wodę, żeby dzieciom gotować zupę. A jak my możemy walczyć tak naprawdę z tą suszą? Co możemy robić, żeby oszczędzać wodę? Strasznie szerokie pytanie zadajesz. Ale ja wiem, że lubisz mówić. Tak, jeśli chodzi o lanie wody, jestem tutaj imperatorem. Tak, wydaje mi się, że jeżeli mówimy o tym, w jaki sposób radzić sobie z deficytem wody, to oczywiście pierwszym nadrzędnym obowiązkiem jest to, żeby tą wodę oszczędzać. To po pierwsze, racjonalnie zużywać, to po drugie, po trzecie, też mieć świadomość tego, że chociażby to, że jesteśmy mięsożercami zdecydowanie wpływa na to, że zasoby wody po prostu są marnotrawione. Ale to już wegetarianizm zostawię na kiedy indziej, ale miejmy świadomość tego, ile wody zużywamy i też miejmy świadomość, do czego ją zużywamy. To jest bardzo ważne, żeby mieć wewnętrzne przekonanie, że to, co z nią robimy, jest świadome. I oczywiście ograniczajmy zużycie. A jak możemy ograniczać to zużycie? Na co zwrócić uwagę w gospodarstwie domowym przy gospodarowaniu wodą? Tym bardziej teraz, kiedy spędzamy w naszych mieszkaniach gro czasu. Kiedyś wychodziliśmy do biura czy spaliśmy w hotelach, więc nie martwiliśmy się o to, ile zużywamy wody, ale teraz rzeczywiście dostajemy rachunki za codzienne, dosyć spore zużycie wody. Ja myślę sobie, że uświadomienie tego, ile w rzeczywistości potrzebujemy tej wody, ile możemy jej zużyć w przypadku racjonalnego użytkowania, otwiera ludziom oczy. Mówiąc o takich bardzo instrumentalnych zachowaniach, teoretycznie każda armatura powinna mieć określone zużycie wody w litrach na minutę, czyli ile wody wypływa z kranu na minutę. To samo tyczy się pryszniców, to samo tyczy się baterii umywalkowych, kuchennych i tak dalej. Jeżeli zwrócimy uwagę na ten parametr, to wtedy zobaczymy, ile tej wody zużywamy przez funkcję czasu, jaką wykorzystujemy, czy na mycie siebie, czy na mycie
zębów chociażby, kiedy woda leci, a my sobie te zęby czyścimy zupełnie nie zamykając tego źródła wody. I dopiero nagle się okaże, że wow, strasznie dużo, dwukrotnie, trzykrotnie więcej. A jak to zredukować? Sposobów jest wiele. Pierwszym oczywiście jest to, żeby mieć, kupować armaturę, która w swojej koncepcji jako zwykłego kranu ma wpisane zużycie wody na minutę i ono jest nieprzekraczalne, niezależnie teoretycznie od ciśnienia. W naszych rozwiązaniach to zużycie określane jest taką funkcjonalnością EcoJoy. Rzeczywiście jest to rozwiązanie eco, bo jesteśmy pewni, że nie zużyjemy więcej niż 6 litrów wody na minutę. Niezależnie oczywiście ile ta woda będzie leciała. Natomiast są krany, które tej wody wydatkują 12-15 litrów, więc różnica jest zasadnicza. To jest naprawdę zasadnicza różnica, to rzeczywiście to już przy 15 litrach to solidne zużycie. Odniosłem się do jakieś takie rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, wybierając armaturę. Tak, warto zwrócić uwagę na jakość armatury. Mówię tu o jakości ze względu na to, że wyobraźmy sobie sytuację, w której otwieramy mieszacz i szukamy tego punktu, w którym ta woda jest dla nas w komfortowej temperaturze. Cały czas, w którym szukamy tej wody, będąc pod prysznicem chociażby, czy chociażby w baterii umywalkowej, ta woda cały czas nam wylatuje, więc de facto ją marnotrawimy. Rozwiązania, które my stosujemy, to jest chociażby rozwiązania termostatyczne, prysznicowe, gdzie mamy ten magiczny taki klik przy 38 stopniach i włączając wodę, armatura doprowadzi nam, nie musimy szukać tej temperatury bez sensu tą wodę tracąc. Armatury powinny być precyzyjne, czyli tak samo jest to związane z tym czasem, który poświęcamy na znalezienie optymalnej temperatury. Czyli de facto powinno być to rozwiązanie intuicyjne i niezawodne. Tak bym to powiedział. A co takie rzeczy, które ograniczają już właśnie wypływ tej wody albo natleniają perlatory, baterie, które reagują na czas, tak? Czyli nie mamy tej wajchy, którą tutaj operujemy i sami sobie dozujemy, że tak powiem, tylko ta bateria myśli za nas. Ja myślę tak naprawdę o sobie tutaj, tak szczerze powiedziawszy, no bo ja mam trójkę dzieci, które kochają wodę. I wiadomo, że przy rozwiązaniach takich tradycyjnych to ta woda mogłaby lecieć i lecieć. A tak mogę swobodnie powiedzieć, że no przepraszam, ale nie ma wody, skończyła się. Ja mam dwójkę dzieci i testuję te rozwiązania właśnie na dzieciach. I wydaje mi się, że doszedłem do pewnego punktu, w którym mogę stwierdzić, że posiadanie, jeżeli mamy umywalkę, która pozwala nam chociażby na dwie baterie, to przynajmniej jedną z tych baterii zastąpmy rozwiązaniem elektronicznym, czyli tym na podczerwień. Teraz wszyscy o tym mówią, dlatego że jest to związane z higieną i bezdotykowością armatury, ale jeśli chodzi o oszczędność wody, to ważne jest to, że bateria na podczerwień uruchamia nam źródło wody w momencie, kiedy zbliżamy do niego, do tego kranu ręce. Więc efektywność tej wody jest dramatycznie większa, strata jest mała, no i korzyść potem, myślę, że warto powiedzieć o pieniądzach, bo to nas zawsze budzi. Oszczędności, jakie ja zauważyłem po pół roku stosowania jednej tylko baterii elektronicznej, gdzie kwestia mycia ząbków czy różnego rodzaju dziwnych rzeczy, które powodują włączenie wody, przyniosła mi oszczędność na poziomie 300-400-500 zł na pół roku. Rzeczywiście to zużycie jest poważnie zredukowane, nie redukując ilości wody w wannie i zachowując taki codzienny reżim sanitarny, nazwijmy to w ten sposób. Ale tak, to, że wspomniałaś o bateriach elektronicznych, to jest bardzo, bardzo ciekawy temat, dlatego że baterie elektroniczne do tej pory kojarzyły nam się z przestrzeniami takimi stricte publicznymi, stadiony, stacje benzynowe, gdzie estetyka tych baterii jest dosyć, zwłaszcza wśród architektów, budząca dosyć spore uwagi, natomiast my wprowadziliśmy od zeszłego roku bardzo ładne rozwiązania elektroniczne do zastosowań właśnie rezydencjalnych. Dlatego wam to polecam, ponieważ dla miłośników estetyki jest to dosyć istotne. Natomiast sama funkcjonalność baterii na podczerwień jest absolutnie
niepodważalna. I taką cyfrę, którą może Wam zasugeruję, tą oszczędność, jesteśmy w stanie zmniejszyć zużycie wody, stosując tylko i wyłącznie baterię elektroniczną, o 65% w stosunku do tego, co posiadamy. Także wydaje mi się, to są solidne oszczędności, tak? Prawie połowa rachunków, ponad połowa rachunku za wodę jest wyeliminowana, tak? Można tą kasę przeznaczyć na coś innego. Ale to, co jest jeszcze ciekawe w ujęciu wody i o czym tak naprawdę nie myślimy w kontekście wody z kranu, to to, ile oszczędzamy, nie kupując dodatkowej wody w plastiku. Jak to ma wpływ na środowisko? Wiem, że są też rozwiązania takie, które eliminują właśnie te dodatkowe dzbanki, hektolitry właśnie i tony butelek plastikowych kupowanych w supermarketach. Właśnie wydaje mi się, że kwestia tej ekologiczności, czy bycia bardziej świadomym konsumentem wody chociażby, zaczęła się od tego, że coraz więcej mówiło się o zaśmieceniu oceanów, o plastiku, który jest tak naprawdę o wpływie plastiku do oceanu, bo tak to się szacuje niesamowitą ilością kilkuset milionów ton rocznie. I rzeczywiście zaczęto mówić o zaśmiecaniu plastikiem, natomiast nasza rozmowa tyczy się wody i rzeczywiście picie wody jest konieczne i ja zawsze mówię, pijcie wodę, pijcie jak najwięcej, natomiast nie pijcie wody, która po prostu jest wodą z butelek, dlatego że producenci wody butelkowanej produkują nic innego jak tylko i wyłącznie butelki. Czyli plastik, który najsłabiej daje się jakiejkolwiek recyrkulacji w naturze, czyli jego czas rozkładu to jest kilkaset lat, czyli generalnie zostawiamy dosyć słabą pamiątkę naszym dzieciom. Natomiast prawda jest taka, że stan wody w wodociągach 10 największych miast w Polsce został ostatnio zresztą przebadany i określono, że jakość tej wody jest porównywalna bądź jeszcze lepsza, jeśli chodzi o wodę butelkowaną. Rozróżnijmy wodę mineralną od wody źródlanej, bo to są dwie różne rzeczy. Natomiast źródło, czyli studnia, czyli to, co mamy w kranie, to jest dokładnie to, co powinniśmy pić i pijmy. Oprócz tego, że oszczędzamy wodę w łazience zużywamy około 60-kilku% dziennego zużycia wody. Reszta odbywa się w kuchni. To są oczywiście procedury zwykłego mycia tego, co ja nienawidzę, czyli naczyń, ale również to jest kwestia picia. Mamy takie rozwiązanie, które wydaje mi się bardzo dobrze się wpisywać. Włączył mi się projektor sam z siebie. To jest taka inteligentna technologia. Tak jest. Tą inteligentną technologią jest rozwiązanie Groe Blue, które Groe włączyło do swojej oferty już kilka lat temu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów do tego, żeby być świadomymi konsumentami wody, w sensie picia wody bez kupowania butelek. Bo po pierwsze, że śmieci to tak, natomiast ta woda rzeczywiście jest dobrej jakości, a poza tym jest świeżą wodą, która nie jest wodą zastojskową, nie jest butelkowaną, nie jest w butlach galonowych, które są siedliskiem większego zła, bo ta woda jest w żaden sposób niezabezpieczona przed rozwojem tego, czego nie chcielibyśmy nigdy wypić. Natomiast picie wody z kranu jest dobre, bo jest jej bez żadnych ograniczeń dużo. Poza tym dowiedziono w badaniach, że ludzie, którzy mają dostęp do nieograniczonego źródła wody, będą tej wody pili o 30% więcej, a wiadomo, że kondycja skóry, nawodnienie, mózg, no wszystko. I tak, człowiek podobno składa się z 70% z wody, a reszta to gorycz. Żartuję oczywiście, ale trzeba pić dużo wody i tym bardziej w okresie tej pandemii uświadomiłem sobie, że noszenie 5 czy 7 zgrzewek wody różnej, lekko gazowanej, mocno gazowanej czy niegazowanej jest uciążliwe, to po pierwsze. Po drugie generuje rzeczywiście masę śmieci. Po trzecie wszystkie te rodzaje wody, lekko gazowaną, mocno gazowaną czy niegazowaną, możemy właśnie uzyskać z tego jednego rozwiązania, jakim jest Groe Blue Home. Oczywiście woda jest przefiltrowana dla tych, którzy wciąż tkwią w stereotypie, że ta woda jednak z kranu może być brudna, znieczyszczona, śmierdząca i tak dalej. Wcale tak nie jest, no ale zawsze warto ją jeszcze... Z przedmiotami trzeba walczyć, więc... Ale
konkrety, bo to właśnie tak naprawdę liczby przekonują do zastosowania takich nowoczesnych rozwiązań. Po jakim czasie inwestycja w nowoczesne baterie zwraca się w gospodarstwie domowym? Mogę potwierdzić to z tego bardzo pragmatycznego środowiska inwestycyjnego. Nasi klienci, czyli właściciele hoteli, galerii handlowych, czyli miejsc, w których zużycie wody jest szczególnie duże ze względu na ilość ludzi, którzy korzystają z tej wody, oni szczególnie patrzą na to, jakie oszczędności da im wprowadzenie czy rozwiązań elektronicznych, bo one są najpowszechniejsze w przestrzeniach publicznych. Taka bateria nie jest tania, ale wydaje mi się, że ona będzie w stanie nam się zwrócić po roku. Mówimy o rodzinie czteroosobowej, bo w przypadku przestrzeni publicznych to właściwie następuje w ciągu 3 miesięcy. Wymiana baterii, która zużywa 12-15 litrów wody na minutę, zwraca się w przestrzeniach hotelowych, gdzie korzystamy z tego bez umiaru w ciągu 3-4 miesięcy. Więc to nie są oszczędności, które widzimy z dnia na dzień, natomiast w bilansie półrocznym czy rocznym naprawdę ja osobiście dostrzegłem to, bo ja nie lubię mówić o rzeczach, które nie do końca sprawdziłem. Natomiast ja to sprawdzam już od lat 4 i rzeczywiście co roku mam oszczędność rzędu 300-400 zł na wodzie zimnej. No to są już konkretne pieniądze i myślę, że to jest coś, co warto rozważyć w perspektywie inwestycji w domowe zacisze, że tak powiem. Tym bardziej, że nie wiemy, jak to się wszystko dla nas potoczy. I tak jak wspominaliśmy na początku rozmowy, w domu spędzamy coraz więcej czasu i coraz bardziej doceniamy jego wygody bądź niewygody. Więc warto jest sobie pomyśleć o tym, jak to domowe zacisze ulepszyć i co nowego do niego wprowadzić, żeby być bardziej ekologicznym. Bardzo mam dobry przykład na koniec. No, dobra. Myśląc o spotkaniu dzisiaj z tobą, zmierzyłem ilość wody, jaką zużywam na golenie. Jeżeli oglądają to mężczyźni, to zapewne golenie w zależności od tak zwanego ogarnięcia trwa około minuty czasu. Przez ten czas wylatuje z naszego kranu 6 litrów wody. Zmierzyłem 1,30 L. To jest mój wynik bez specjalnego pośpiechu i z dokładnym wykonaniem powierzonego zadania, więc zobaczcie, jaka to jest dramatyczna oszczędność, tylko jeżeli mam baterię elektroniczną. To już daje do myślenia, tak? A to jest golenie, to jest tylko jedna z czynności, którą wykonujemy i na której tak naprawdę możemy oszczędzić. Dochodzi mycie zębów, dochodzą kąpiele, prysznice i tak dalej, więc myślę, że rzeczywiście to są rzeczy, o których trzeba zacząć myśleć, żeby mieć świadomość tego, że ekologia to nie tylko to, że mówimy, że jesteśmy zieloni i że staramy się w social mediach coraz bardziej pokazywać te zielone aspekty, ale to też to, co robimy na co dzień, co jest nieodłączne, bez czego nie możemy żyć tak naprawdę, a bez wody żyć nie możemy. Więc starajmy się ją szanować, żeby zostało jej jak najdłużej. Na każdym kroku. I idąc drugim przykładem, jeżeli na przykład myślimy o spłukiwaniu wody, zastanówmy się, dlaczego są przyciski, które mają dwie części. Pierwsza część zawsze jest dedykowana spłukaniu małemu, a druga dużemu. Pamiętajmy o tym, że są rozwiązania, które... Pamiętajmy też o ustawieniach spłukiwania. Jeżeli możemy maksymalnie zredukować to spłukanie, to wierzcie mi, to są jedne z większych oszczędności, jakie można w gospodarstwie domowym uczynić. Zresztą ciekawą historią jest to, że jeżeli na waszym przycisku do spłukiwania jest logo naszej marki, to nie wiem, czy wiecie, a to jest też odkrycie ciekawe, jeżeli zaczynacie spłukiwać wodę i w międzyczasie dojdziecie do przekonania, że już to, co miało zostać spłukane, zostało spłukane, to wciśnijcie ten przycisk jeszcze raz, przerwiecie to spłukiwanie, zaoszczędzając być może jeszcze połowę z tego, co wylecie. To jest jedna z moich ulubionych funkcji, tak szczerze powiedziawszy, chociaż nie wiem, nie jestem pewna, czy mam wasze urządzenie, więc, ale tak, ta funkcja jest zdecydowanie bardzo przydatna. A wam wszystkim życzę, żeby nie dotknęło nas jako tutaj całego społeczeństwa nigdy to, przez co ja przechodziłam przez kilka dni na wiosnę, czyli brak wody,
bo to naprawdę jest trauma, jak trzeba sobie poradzić się ze zdobyciem wody, żeby dokonać codziennych czynności. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy tematy wodne gdzieś tam w przyszłości kontynuować, bo warto rozmawiać o tym, co tak naprawdę nas dotyczy. Subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki serdeczne, Czarku, za... Dziękuję za zaproszenie. Woda dla wszystkich. Pozdrawiam.